Kto mówi prawdę? Zapraszam serdecznie Państwa na Zamojskie Lato Teatralne do Zamościa. Zamość jako twierdza otwarta, miasto kultury ma pełną ofertę kulturalną dla każdego. Pomysł stworzenia imprezy plenerowej powstał podczas renowacji Zamościa. Do miasta przyjechały ekipy remontowe, które po ciężkim tygodniu pracy nie miały żadnej rozrywki. Zarząd Główny PTTK w 1975 roku zorganizował akcję turystyczno-budowlaną Zamość wczoraj, dziś, jutro i zaprosił do współpracy Jana Machulskiego, dyrektora Teatru Ochoty. Od tego czasu zagrano w Zamościu ponad 500 spektakli. Byłem wtedy w liceum. Pamiętam doskonale, ponieważ te imprezy odbywały się właśnie tutaj na rynku, ale co ciekawe, to odbywały się tutaj próby na rynku z nieodżałowanym profesorem Machulskim, który przyjeżdżał tutaj ze swoimi studentami i tu od początku powstawało to dzieło. 45. edycję Zamojskiego Lata Teatralnego rozpoczął spektakl Szachy w wykonaniu baletu Krakowia Dance. Przedstawienie wpisuje się w obchody 440. rocznicy powstania miasta. Bardzo podobała mi się muzyka, była wspaniale dobrana. Od 2011 roku honorowy patronat nad imprezą pełnią Beata Ścibakówna i Jan Englert. Letni Dzień Mrożka to było dla mnie szczególne doświadczenie, ponieważ wtedy byłam jeszcze w liceum imienia Jana Zamoyskiego, bo oczywiście lato teatralne, biegałam na wszystkie spektakle i no to był wyjątkowy spektakl, bo grała Magda Zawadzka, Jan Englert i Andrzej Łapicki, wielka trójka. I pamiętam, kupiłam wtedy program i poszłam do nich po autografy. I mam ten program z autografami podpisanymi przez tych troje wybitnych aktorów. No i teraz jeden jest moim mężem, pani Magda jest przyjaciółką, a pan Andrzej, wielokrotnie z nim pracowałam, niestety już nie żyje, ale bardzo, bardzo go miłam. Bez względu na to, jaki teatr zapraszamy na Zamojskie Lato Teatralne, to jest jeden wyznacznik. Musi być to na wysokim poziomie artystycznym. Do środka! Siostrzyczko moja kochana, no kiedyś tu oboje spaliśmy w tym salonie, a teraz rzecz dziwna, mam już tyle lat. Tak, czas płynie. Mamy okazję kontaktu ze wspaniałym, wielkim teatrem. Nie mamy profesjonalnego teatru w Zamościu. Ja co roku przychodzę na kilka spektakli, bardzo dobrych spektakli i musiałabym wyjechać do innego miasta, żeby je zobaczyć. Choć zamojska impreza jest różnorodna, zarówno pod względem tematyki, jak i form teatralnych, elementem spajającym festiwal jest Szekspir. Dramaty Williama Szekspira zagrano w Zamościu 44 razy. Tym razem widzowie obejrzeli Macbetha. Oglądam spektakle w teatrach w Rzeszowie, Lublinie, Warszawie. Stąd mam wrażenie, że spektakle w Zamościu są lepsze, mają większą moc. I wiem, że jest to zasługa naszej publiczności i ducha miasta. Pierwsze edycje festiwalu odbywały się w plenerze. Później grano także w przestrzeniach zamkniętych. Epidemia koronawirusa spowodowała, że powrócono do idei spektakli plenerowych. Widowiska te pozwalają wykorzystać architektoniczne walory miasta. Ogromną rolę odgrywa w nich przyroda, ale gra w plenerze pozostaje dla aktorów dużym wyzwaniem. Muszę powiedzieć, że kiedy Krysia chyba, do Krysi Jandy, powiedziałam, wiesz co, ja się tak źle czuję w tym, bo chciałam zrezygnować po kilku przedstawieniach. Wiesz, jak ja się czuję, mam taką tremę na każde przedstawienie. Ja się czuję, to jest taki, dla mnie to jest taka, wiesz, utrata dziewictwa w późnym wieku, na środku wielkiego miasta w dzień targowy w południu. Zamojskie Lato Teatralne nie jest konkursem, jednak od 1985 roku widzowie mogą głosować na najlepszy spektakl i tym samym nagrodzić widowisko buławą hetmańską. Pamiętam, że na to lato się na pewno czekało.
tym takim rytmie Zamościa. To było coś naprawdę wyjątkowego. Zawsze marzyłem o tym, żeby tu wystąpić. Zamojskie Lato Teatralne lubię za to, że daje możliwość obcowania z teatrem, ze sztuką każdemu. Że oddaje klimat Zamościa. Za wybitnych aktorów. Różnorodność, bo są i dla każdego są spektakle. Że promuje Zamość. Za Szekspira. Za spotkania z teatrem. To jest dla nas! Bachlamadesh, bira, ne tus bachlamadesh.